8 lipca bieżącego roku w Muzeum Regionalnym imienia Adama Fasnachta w Brzozowie odbył się wernisaż wystawy brzozowskiego malarza realisty Bogdana Kubala. Początki swojej przygody ze sztuką artysta wiąże z dzieciństwem oraz szkołą podstawową. Ja z takim jeszcze pseudo malarstwem spotkałam się z nim w podstawowej szkole, ponieważ z nim pracowałam. To znaczy pracowałam jako nauczyciel WF-u, a on pomagał nam, będąc chyba w 6. albo 7. klasie, rysować nam do kroniki olimpijskiej Moskwa 80 rysuneczki. Skok w dal, skok z wyż, flopem. No, w tej chwili podpowiedziałam moim koleżankom i kolegom z podstawówki, że coś takiego on robił. Niektórzy nie pamiętają. I on sam nawet też nie pamięta, że coś takiego robił. Czy już wtedy było widać jego talent? Tak, już wtedy. Myśmy już wyczuli, będąc chłopcem takim małym, że on jednak talent ma. Od 1978 roku artysta zaczął malować farbami olejnymi i do dzisiaj jest wierny tej technice malarskiej. W sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Brzozowie Bogdan Kubal zaprezentował łącznie 56 obrazów, a także ilustracji wykonanych w ostatnich 12 latach swojej twórczości. Sylwetkę artysty przybliżyła Agnieszka Adamska, adiunkt w Muzeum Regionalnym w Brzozowie. Swoją recenzję dotyczącą twórczości Bogdana Kubala wyraziły dzieci, do których artysta skierował tematykę wystawy. Właściwie już z ilustracjami autora dzisiejszej wystawy. Czy widzisz je po raz pierwszy? Spotkałam się z nimi, ponieważ mamy w domu obraz tego malarza. Jakie obrazy albo jakie ilustracje najbardziej Ci się podobają? Najbardziej mi się podoba obraz dzikie, bo lubię zimowe klimaty. A sama malujesz? Nie. Co Pani sądzi o tym, żeby zabierać dzieci od najmłodszych lat na wystawy malarstwa? Jak najbardziej uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Należy dzieci oswajać ze sztuką, szczególnie z taką sztuką naszych i tutaj artystów, którzy na naszym terenie tworzą, którzy tutaj malują, są nam znani, żeby później dzieci w przyszłości wiedziały, że nasz w Brzozowie jest malarz, który maluje, tworzy piękne obrazy. Tak jak już córka powiedziała wcześniej, mamy w domu obrazy pana Bogdana, również bajki, ilustracje, które stworzył do swoich dzieł. W swoim wachlarzu twórczości Bogdan Kubal posiada portrety, pejzaże, maluje również martwą naturę, zwierzęta, a także rodzinne miasto Brzozów. W 1985 roku wziął udział w pierwszej wystawie zbiorowej zorganizowanej przez księdza infułata Juliana Pudłę. W brzozowskiej kolegiacie zaprezentował wówczas pracę o tematyce religijnej. Po raz drugi obrazy Bogdana Kubala poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II były prezentowane w Muzeum Regionalnym w Brzozowie. Wystawa ta związana była z jubileuszem 25-letnim pontyfikatu papieża. Dla malarza dużym wsparciem jest rodzina, która towarzyszy mu podczas wernisaży. Znamy się od dawna, tyle że mieszkamy gdzie indziej, także rzadko się spotykamy, ale od dziecka miał zawsze właśnie takie zamiłowanie do rysowania, interesował się tym zawsze i zawsze wiedzieliśmy, że to lubi robić. Jakie emocje Pani towarzyszą, gdy patrzy Pani na obrazy autora dzisiejszej wystawy? No, jestem pełna podziwu dla tej pracy, bo naprawdę wspaniałe. Czy te ilustracje do bajek po prostu, no zupełnie bajka nabiera innego wyrazu, jeżeli ma ilustrację taką, no naprawdę wspaniałą. Oprócz pracy zawodowej w szpitalu w Brzozowie oraz przygody z malarstwem, Bogdan Kubal zajął się od niedawna ilustrowaniem bajek dla dzieci. Jest również członkiem Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie. Jaką techniką pan maluje? No, w tej chwili przerzuciłem się na Golden Open, takie farby wolnoschnące, może najmniej mi, które mi najmniej szkodzą. Ale pierwszą taką techniką, najbardziej ukochaną, to jest akwarela. Mimo, że jest najtrudniejsza, ale ją najbardziej lubię. To jest taka pierwsza z dzieciństwa. No a w tej chwili mówię, te Golden Open zaczynam próbować, żeby mi zastąpiły farby olejne. Bo jednak olej to jednak fajnie, te obrazy wyglądają mi warstwy cieńszej, grubszej, laserunki. To mnie cieszy po prostu. Przeważnie maluję w pomieszczeniu, chociaż wiem, że pejzaże powinno się jednak malować w plenerze. Bo kolory są świetne, a w domu to tak troszkę są oszukane. No ale z braku czasu, no muszę troszkę jednak w domu malować, w przestrzeni zamkniętej. Dlaczego świat bajki? Czy pana obrazy mają przynosić odbiorcę właśnie w taką rzeczywistość? Bajki to jest dopiero od niedawna moja pasja. Bajki chodziły za mną już od dzieciństwa.
A to wszystko za sprawą pani właśnie Eleonory Niziołek, mojej pierwszej wychowawczyni z podstawówki. Ona nas uczyła ślaczki rysować, rysować jakieś tam laski, różne takie podstawowe rzeczy dla dzieci. I mnie się to bardzo podobało. Potem nam rysowała litery, czyli odkurzacz, żelazka. Mnie się to bardzo podobało, ja też tak chciałem. No i jak już skończyłem podstawówkę, w dalszym ciągu mnie to interesowało. Wprawdzie nie udało mi się skończyć plastycznej, ale pasja jest tak bardzo duża, że czuję potrzebę malowania. Jak odnajduje się pan w nowej roli ilustratora bajek dla dzieci? No, troszkę to jest inna dziedzina. Może na pozór się wydaje lekka i łatwa, ale jednak trzeba też poświęcić dużo czasu, dużo czytać właśnie tych wierszy, tych opowiadań, żeby to móc oddać w ilustracji. Jakie miejsce malarstwo zajmuje w pana życiu? To mi daje takie trochę spełnienie całego mojego życia, wytchnienie. No, to, co mam we wnętrzu, jestem w stanie pokazać. Ja wiem, że nie wszystko, ale choć po części pokazać moje wnętrze. Czy to prawda, że lubi pan malować brzozów? Brzozów tak. Brzozów jest szczególnym takim moim, ja wiem, konikiem, taką jakby taką w sercu. Chociaż ten brzozów dawny już odchodzi, niestety. No ale lubię, brzozów lubię. Tu się urodziłem, tu całe moje życie spędzam i lubię bardzo brzozów. Pracę Bogdana Kubala będzie można obejrzeć w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Brzozowie do końca lipca bieżącego roku.